Czy mały kanał na YouTubie może zarabiać pieniądze przez internet? To pytanie zadaje sobie chyba każda osoba zaczynająca swoją przygodę na tej platformie. W dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie, jak również pokażę Wam kilka pomysłów na to, jak mały kanał może stworzyć sobie kilka fajnych pomysłów na dodatkowy dochód w sieci. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Każdy twórca, który zastanawia się, jak wybić swój kanał na YouTubie albo jak zdobyć subskrypcję, ma w podświadomości to, że chciałby zmonetyzować swój kanał. Nie jest to wcale nic złego i naturalnym jest, że praca każdego twórcy, jaką włoży w rozwój swojego kanału, powinna zostać w ten czy też w inny sposób wynagrodzona. Wielu osobom, które nie prowadzą kanału na YouTubie, wydaje się, że wystarczy włączyć kamerę i zacząć nagrywać wideo. Ale prawda jest jednak taka, że życie każdego twórcy to po prostu ciężka praca i prowadzenie kanału na YouTubie nie różni się znacząco od etatu. Oczywiście sporo daje fakt, że gdy prowadzimy kanał na YouTubie z pasją, to jest to dla wielu twórców czysta przyjemność. Jakby jednak nie patrzeć, czas poświęcony kanałowi jest czasem zainwestowanym. Wielu małych twórców zastanawia się więc, jak można zmonetyzować kanał, który jest niewielki. Mała społeczność to przecież małe wyświetlenia i małe zyski z reklam. Okazuje się jednak, że obok reklam, które stanowią główny sposób na to, jak zarabiać na YouTubie, istnieje znacznie więcej ciekawych modeli zarabiania przez internet i wcale nie potrzeba wielkiej społeczności, aby móc uzyskać bardzo przyzwoite wyniki. Bardziej niż ilość stawiałbym na jakość naszych subskrybentów, a o tą coraz trudniej. Treści w sieci jest tak wiele, że każdy użytkownik internetu musi wybierać, który materiał ma obejrzeć, ponieważ nie posiada on po prostu dostatecznie sporo czasu na to, aby móc obejrzeć wszystko, na co ma ochotę. Dlatego też dzisiejszy widz jest człowiekiem niecierpliwym, który chce jak najszybciej otrzymać to, po co przyszedł. Dlatego też tak trudno o uwagę dzisiejszego widza, który chce skonsumować jak najwięcej treści w jak najkrótszym czasie. Dlatego, jeżeli macie mały kanał, polecam Wam profilować swoje materiały do jak najwęższej grupy osób. Dla przykładu, jeżeli Wasz kanał traktuje o tematyce gotowania, to skupcie się tylko i wyłącznie na przepisach. Nie warto łączyć takiego kanału na przykład z vlogiem, ponieważ widzowie nie będą chętnie oglądać różnych tematycznie materiałów. Jeżeli chcecie stworzyć wierną grupę odbiorców, polecam Wam raczej skupienie się na dominującym temacie i trzymanie się jego tematyki. Dodatkowo bardzo ważnym jest, aby Wasze materiały stały na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Dzięki temu, posiadając nawet niewielkie grono subskrybentów, będziecie docierać do osób, które obejrzą praktycznie każdy Wasz materiał. Lepiej posiadać 1000 wiernych widzów niż 10 razy tyle subskrybentów, których zainteresował jeden materiał na Waszym kanale, kliknęli subskrypcję i zapomnieli o Waszym istnieniu. Wracając jednak do sposobów zarabiania na małym kanale. Bardzo ciekawym pomysłem na zarobek jest wypuszczanie własnego e-booka. Jeżeli macie wierną widownię, która chce dowiedzieć się więcej na temat danego zagadnienia, to tworząc e-booka możecie bardzo szybko zmonetyzować ruch z Waszego kanału. E-book jest produktem niskokosztowym, dlatego warto nawet z ciekawości stworzyć sobie tego typu wirtualną książkę. Sprzedając ją jedynie 100 swoim wiernym subskrybentom za 29,99 możecie zarobić 3000 zł, więc myślę, że tego typu pomysł na monetyzację własnego kanału jest niezwykle ciekawy, zwłaszcza kiedy posiadacie niewielkie grono widzów. Jeżeli zainteresowałem Was tematem tworzenia własnych e-booków, zapraszam Was na stronę wydajebook.pl, na której znajdziecie mój autorski kurs, jak samemu możecie stworzyć takowy e-book od podstaw i sprzedawać go z zyskiem. Link do strony znajdziecie pod tym materiałem. Drugim ciekawym pomysłem na monetyzację małego kanału jest dodawanie możliwości jego wsparcia poprzez serwisy Patronite czy Zrzutka. Bardzo ciekawa opcja dla małych kanałów, ale tutaj znów uwaga. Dla kanałów posiadających wierną publiczność, która wspiera twórcę i pragnie jego ustawicznego rozwoju. Nie macie co liczyć na to, że widzowie, którym nie zależy na Waszej twórczości, będą wspierać Wasz kanał. Jeżeli jednak widzicie, że takowa możliwość istnieje, myślę, że warto spróbować swoich sił i chociaż przez jakiś czas informować swoich widzów, że mogą oni wesprzeć Waszą pracę poprzez wolne datki.
Trzecim pomysłem na zarabianie na małym kanale jest świadczenie usług dla swoich widzów. Jeżeli posiadamy określone umiejętności, możemy zaoferować je swoim widzom. Kiedy na przykład prowadzimy kanał o tematyce zdrowia, możemy układać naszym widzom diety. Prowadząc kanał o tematyce architektury, możemy oferować tworzenie aranżacji wnętrz czy też projektów domów. Prowadząc kanał gamingowy z kolei, możemy szkolić naszych widzów, aby grali lepiej w daną grę i tak dalej, i tak dalej. Każda umiejętność, którą możemy świadczyć za pomocą sieci, może przynieść nam pieniądze. Ja dla przykładu oferuję tworzenie stron internetowych na zamówienie i część widzów, która mnie ogląda, zgłasza się do mnie, zlecając mi budowę stron www. Wy możecie zrobić to samo i zaoferować usługi swoim widzom. Obok usług dobrym pomysłem jest również sprzedaż określonych dóbr dla swoich widzów. Dla przykładu, kiedy prowadzicie kanał o rysowaniu, możecie pod swoim wideo umieszczać linki afiliacyjne do miejsc, gdzie można kupić czy to kredki, czy kolorowanki, których używacie w wideo. Za każdym razem, kiedy wasi widzowie kupią dany produkt, zarobicie pieniądze. Dobrym pomysłem jest również tworzenie własnych produktów na sprzedaż. Mogą być to wspomniane wcześniej e-booki, ale równie dobrze mogą być to kursy online czy rzeczy stricte materialne, jak na przykład rękodzieło, ubrania, zabawki i wiele, wiele innych. Wszystko zależy tak naprawdę od nas samych i tematyki kanału, jaki prowadzimy. Jak więc widzicie, nie potrzeba setek tysięcy subskrybentów, aby móc zarabiać na własnym kanale na YouTubie, nawet jeżeli nie posiadamy sporej ilości widzów. Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych i tego, kto ogląda nasze wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył wam wartość i jeżeli tak się stało, zapraszam was do pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów, a także podesłania pomysłów na nowe materiały, jeśli chcielibyście obejrzeć je na tym kanale. Dodatkowo zapraszam was do innych moich wideo, w których to traktuję o innych zagadnieniach dotyczących rozwoju kanału na YouTubie, jak również zapraszam was na stronę zdominujyoutube.pl, na której to znajdziecie mój autorski kurs, w którym to pokazuję, jak od zera można zbudować własny kanał i zarabiać dzięki niemu pieniądze. Link oczywiście do tego kursu znajdziecie pod tym materiałem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.